Hejka, dzień dobry. W piątek zaczynamy weekend. Słuchajcie, szybka buła, kawa w towarzystwie tego oto pana. Mój notes już tutaj, kalendarz leży obok, bo muszę jakoś rozplanować ten dzień, żeby po prostu nie przesiedzieć na kanapie, a powiem wam, że wczoraj było słabo i ten dzień naprawdę jest do tyłu. Nie chcę tego powtórzyć. Przejrzę sobie ulotki tak na szybko, zaplanuję ten dzień i ruszam do przodu, bo początek weekendu. Ale u mnie w piątki, tak jak pamiętacie, jest akcja sprzątamy, żeby właśnie w weekend jakoś inaczej to wykorzystać. A już na podłodze widzę śmieciochy, kwiatki do rozsadzenia nadal czekają, obiad trzeba ogarnąć jakiś tu też, o jajca jeszcze, zające i te sprawy. Ale pomału i do przodu, najważniejsze to jest zacząć od rana, bo jak nie zaczniecie dobrze dnia, to potem jest ciężko to wszystko ogarnąć i zapanować nad tym, nad tymi straconymi godzinami. Po prostu już nie idzie człowiek tak, jak powinien. Ja przynajmniej jak zacznę dzień od rana tak szybko i zdecydowanie z planem, to od razu jest inaczej. A tak to się tak snuje, słuchajcie, żeby brzydko nie powiedzieć, smród po gacie, na pogaciach. Także dobra, ruszamy. Witam was serdecznie. Pamiętajcie o łapkach i miłego oglądania. Wyszłam na taras, wracam zaraz. Śmieję się, ale mój mąż rozmawia przez telefon, a chciałam wam coś powiedzieć. Jakiś czas temu otworzyli u nas, chyba ze 2 tygodnie temu było otwarcie sklepu Szubryt u nas. To są wędliny przede wszystkim, ale to oczywiście jest spożywka. I wiecie co, ja jechałam dzisiaj odwieźć dzieci i mówię do Filipa: o, jeszcze w tym sklepie nie byłam, a już jest ze 2 tygodnie. I wiecie co? Nie mówcie, że to nie jest dziwne. Pierwszy raz reklama Szubryta u mnie w skrzynce. Teraz mąż przyniósł. I ja mówię: ej, no naprawdę? To faktycznie trzeba myśleć pozytywnie, trzeba myśleć o tym, czego się chce. Ale ja pójdę dalej. I ja to napiszę. Słuchajcie, piszmy to, co chcemy osiągnąć, czego chcemy, za co jesteśmy wdzięczne, bo to akurat piszę. Ale rzadko piszę, co tak naprawdę chciałabym jeszcze w życiu osiągnąć, zobaczyć, poczuć. I niech wszechświat, jak to mówicie, nam sprzyja. Wam też. Nam to nam, nie? A wy to my. A wy to ja. To się ją znalazła. Piekę biszkopt, bo mam ochotę zrobić jakiś placek a la Raffaello albo migdałowiec. Wiecie, to będzie mój placek, moje ciasto. Także trzymajcie kciuki, bo wiecie, że ja jestem słaba w pieczeniu ciast. Wróć, jestem najlepsza w pieczeniu ciast. To będzie ciasto, wiecie, zmieniamy tok myślenia, nie? Także jutro pewnie będzie na Instagramie, bo dzisiaj będzie musiało parę godzin, nie wiem jakim cudem, ale przesiedzieć w lodówce. Zresztą mi to zajdzie parę godzin, zanim ja je ogarnę, także spokojnie. Jak coś, zapraszam na Instagram jutro. Tam też czasem wrzucam coś, czego nie widzicie na YouTubie. Jajca ubite, lecimy dalej, słuchajcie. Teraz mąkę, także muszę ją przesiać, gdzieś tu mam sitko, które oczywiście nie działa, nie wiem, ta cholera się urwała tutaj, ta rączka. Ale wiecie, tak poczepię, poczepię, będzie dobrze, napowietrzymy i urośnie takie, że pewnie wylozie z tej blaszki. No nie tak? Chcieliście prawdy? Proszę bardzo, tak gotuje matka. Kto robi największy bałagan? To nie dzieci, nie. No i proszę, po co kowal ma kowadło? No i trochę opad, jakże mnie mrąbła o podłogę ze 2 razy. Ale to nic, mi nie trzeba większego. Właśnie zostałam uświadomiona, że do tego ciasta potrzebuję migdałów, które mam obrać z tej brązowej skórki. I słuchajcie, jak ja się w tej chwili odsunę od niego, to on przyjdzie dalej i dalej się przytuli do mnie. Także jak macie jakiś super patent, co by to zrobić szybko i bez flaszki wina, to piszcie. Bo ja po prostu, jak sobie pomyślę, że mam to dubać, niby, że mam zalać wrzątkiem i będzie lepiej, że tak 10-15 minut poleży, potem mam naciskać na którąś tam stronę, jedną z dwóch, nie wiem, chyba tą węższą i że ma się wysmykiwać, ale już tutaj mi mówi siostrzenica, że uzbrój się w cierpliwość, Haniu, będziesz się dobrze bawić,
i uśmiałam się, że flaszkę wina trzeba będzie wypić, żeby to obrać. Także piszcie, jak macie swoje sposoby, bo ja wiem, że wy jesteście kuchary na 106 i na pewno wiecie, jak zrobić to szybciej, łatwiej i przyjemniej. A więc tak, zrobiłam tak, że namoczyłam je we wrzątku przez 10, może 15 minut po prostu pojechałam po Filipa i on tam jeszcze miał paczkę do odebrania i coś tam. I powiem wam, że potem przelałam je zimną wodą i spoko, wyskakują, także nie obejdzie się bez wina tym razem. Szybko to zrobię, a w ogóle, żeby sobie jeszcze uprzyjemnić, to ja po prostu zabieram to na taras i tam sobie będę siedzieć i dłubać te migdałki. No i od razu będzie lepiej, nie? Ja wiem, żebyście przyszły pomóc i przy tym winie, i przy tych migdałach. Już was trochę znam. Taki żarcik, dziewczyny. Ale numer. Wyczytałam w internecie, że jak nacisnę tu, jeszcze będą w łupce, to mi po prostu wyskoczy. Tak wyskoczyło, że mało nie wyprałam okna sąsiadce. Tak poleciało, że dwa zostały stracone, bo faktycznie takie pium, pium, jak z procy. Naleśnicory nasmażony, rosół, żebrek gotowy. Mój sprzęt do sprzątania jest. Pomoc też jest. Także lecimy teraz. Odkurzę i umyję górę. Jak wystarczy sił, to wieczorem biorę się za dół. Mówię wieczorem, bo teraz będę musiała, no nie teraz, tylko będę musiała zrobić przerwę na zrobienie wam filmu. Ale to nic, co zrobię, ile zrobię, ile dam rady, ale nie będę nagrywać, słuchajcie, bo mi wtedy schodzi dwa razy dłużej. Ja tutaj zależy mi na tym, żeby odpalić się i szybciutko ogarnąć system. Odprowadziłam mój odkurzacz do bazy. Musi się ładować. Niestety nie skończył, ale ja już muszę lecieć po Emilię. Zobaczcie, szklanka mojego męża, bo pędem wyskoczył, co by pomóc sąsiadce, która poprosiła go, uwaga, o przewiezienie pralki do naprawy. A on właśnie taki jest. Dobra, okej, okay, tylko coś chapnę, wypiję kawkę i już pani pomogę. To jest osoba starsza, słuchajcie. I no i tyle go widziałam, no, a liczyłam na to, że pomoże mi. No ale dobra, tak go jeszcze jakoś wykorzystam po południu. Skoro jest w domu, to zawsze dwie dodatkowe ręce. A teraz tak, bramę otwieram, biorę kluczyki, portfel i lecę. I nie obiecuję, że wrócę bez kwiatka, bo tego jest tyle u nas na mieście. Ja tak mówię na mieście, choć mieszkam we wsi, ale tyle stoisk i kwiaciarni jest u nas, że nie ma szans, żeby matka wyszła i przeszła i nie łypnęła choćby okiem. Ale tu chciałam wam pokazać, jak pięknie wyglądają moje paprocie. Już, a to dopiero początek i one będą jeszcze piękniejsze. To są paprocie z lasu, ale widzę, że tutaj, nie wiem skąd, one się wzięły. Wśród tych traw chyba będzie też im dobrze, bo trawy jak się rozbujają, to wiecie, jak wyglądają. A tu... Taram. No wiem, że haszczę to teraz, ale słuchajcie, naprawdę będzie pięknie, jak pójdą trawy i tutaj nie ma miejsca na nic już. Nie będę tego tutaj nic sadzić, bo po prostu nie ma na to szans. W ogóle dajcie mi znać, jak się to nazywa, bo nie pamiętam. A jest taką maleńką roślinkę sadziłam. Poniósł jej loda? Tak, smacznego. Nie kupiłam kwiatka. Cytrynkowego. Nie kupiłam kwiatka, ale... Znaczy no, kwiatka nie kupiła. Kto w to uwierzy? No chyba, że nie kupiłam. Jako tak kwitnąć to nie będzie, ale to są takie liście i nazywa się... Weźmy posypki. Komu? No, dobra, posypka. Będzie miał w sumie to taka do pierniczków. Tak. No i dobra, przynajmniej się nie zmarnują, nie przeterminują. A wracając do tego, to jest dichondra. Takie listeczki drobne i mam nadzieję, że u mnie w cieniu, tu przed wejściem, w doniczce będzie im dobrze i będą rosły takie długie. Także zobaczymy, bo ja tutaj mam problem z tym, że jest cień i z podlewaniem, bo jest wysoko, ale dobra, może nie zapomnę tym razem i mi się uda to wyhodować, bo to jest piękne. Na zdjęciach albo u ludzi całe takie wiszące, mi się to marzyło, podobało, ale tego nigdy nie kupiłam. Także mam pierwszy raz i mam nadzieję, że będzie. Jeszcze muszę poczytać, jak się to oczywiście... hoduje, jak to, co to chce, jakie ma wymogi i żeby dobrze o to zadbać, żeby to nie schrzanić od razu. Ale powiem wam, że wszystko bardzo drogie. Widziałam właśnie te krzaki, jak i pelargonie i jeszcze jakieś tam inne.
Ceny poszły okropnie w górę, słuchajcie, okropnie. 10,90, 7. Także dobrze jest zaszczepić sobie samemu, posiać sobie samemu, przetrzymać, przechować samemu, także straszne te ceny, powiem wam. Ale to może dlatego, że jest początek i potem pójdą trochę w dół. Kolejny punkt na dziś to wyszorowanie Adidasów, bo słuchajcie, urąbane jak mało co po ostatnich jazdach rowerowych, więc biorę się za to teraz, póki słoneczko świeci i mi wyschną do wieczora. Okulary w samochodzie, ale nie chce mi się lecieć. Chcę wam tylko powiedzieć, że wczoraj, gdzieś wam tu wstawię urywek, moment. Cieszę się na pianie koguta, ze mną coś jest nie tak. Trzeba iść zbadać głowę. No, i kogut mnie rozpraszył. A, że pracowaliśmy z mężem na zewnątrz. Pewnie też wywalimy na pole po południu, kiedy tam w domu się zrobi w weekend. Nie w weekend, to za tydzień. Robota nie zając, ale jest pogoda, więc trzeba z tego korzystać. Powiem wam tak, tu już... Chodź kochana, chodź. Gipsówka mi wychodzi. O, więc może w zasadzie jest nadzieja. Mówiłyście o tym, że na pewno mam ślimaki. No mam, no. No mam ślimory, bo mi tu wyjadają, o. Rzodkiewka popodgryzana. Tak. Oj, kwiatów jeszcze też nie wsadziłam. Więc jest co robić, a pogoda sprzyja i chyba chcemy to wykorzystać. Słuchajcie, ostatni raz taka pogoda to była w pandemii, pamiętacie? Jak nas zamknęli w domach, a my żeśmy robili wszystko, żeby z nich wyjść. Chociażby do lasu. I każdy się wymykał. Nagle wszyscy mieli psy, słuchajcie. No chyba nie było psów w ogóle w schroniskach, bo każdy dar tego psa, bo mogliśmy z psem wyjść na chociażby krótki spacer. Także, nie wiem, plusy jakieś tam były tej pandemii, nie? A teraz wam pokażę, co zrobił mi mąż. Ja wam mówię, że my wykorzystujemy każdy centymetr tej działki. Jest mała, ale chcieliśmy mieć małą. Jestem rozczochrana, spoko, przeżyjecie. Nie prostowałam swoich włosów, w ogóle je spięłam. Moja rumba chyba za chwilę wyjdzie na taras. Może nie. I zrobił mi taki pierdzielnik, ale on był naprawdę bardzo, bardzo potrzebny. W ten sposób on odzyskał dwie szuflady w garażu. Także tak, i zaraz wam pokażę, jak to wygląda w środku. Poza tym, widzę, że moje trawy odbijają. O, tu. I bardzo się cieszę. I chyba będę mieć porzeczki, o ile mrozy nie przypierdzielą, bo wiecie, że jak tak wcześniej jest ciepło, to jeszcze w maju, o, gruszka. Panie... Pamiętam, gruszki duże kojarzą mi się z pobytem mojej mamy w szpitalu. Wszystko mi się kojarzy z nią, ja w ogóle jestem kopią. U siebie widzę coraz większe podobieństwo do mojej mamci, mojej ukochanej. Nie lubię mówić o niej świętej pamięci, słuchajcie, dla mnie to takie nie bardzo. No być może sama siebie oszukuję, ale po prostu lubię mówić mamci. Mojej mamci gdzieś tam jest, ona jest, przy mnie jest. Słuchajcie, wracając do meritum, kupiłam jeszcze jedną różę w Biedronce i ona właśnie ma być, ja ją posadziłam na cześć mojej mamy, bo moja mama kochała róże herbaciane, o kolorze herbacianym. I ją tu posadziłam w kamyczkach, mam nadzieję, że jej tu będzie dobrze. Obok jest druga róża, tam. To są róże wielokwiatowe, czerwone. Jechał pan, który jest bardzo, bardzo, bardzo podobny. W ogóle nie wiem, skąd on jedzie. Do pana, który umarł. Macie czasami tak, że widzicie osobę podobną do kogoś, kogo już nie ma? Ja mam. Wyszły też pięknie konwalie. To są kwiatki ulubione mojego męża. On sobie wczoraj podlewał w ogóle, bo mówi, że nic z tego nie będzie. Moja trawa tu na razie bardzo słabo odbija, nie wiem o co chodzi, ale to może ona już jest też stara trochę. Chyba ją nawiozę po prostu. O, sąsiadka na rowerze, Anka gada sama do siebie. Dobra, oni chyba wiedzą, że ja nagrywam. Zrozumieją. Seller z tamtego roku się uchował i żyje. I bardzo, bardzo cienki mój szczypiorek, taki na razie
marny, ale jest, ja już się z niego cieszę. Także tak, maliny też pomału idą do góry. Mam tego jednego. Oh my goodness, jak ja się cieszę. Słuchajcie. Jezu, zakwitłeś. Wreszcie się doczekałam. No jak się nazywa? Bez. Ja już tej radości. Patrzcie, aż jeden kwiatek. Ja go chowałam, taki biedny ten bez, bo on był taki dziki. I zakwitł mi. O. Mam mój własny. Zawsze dostawałam od sąsiada, ale sąsiad umarł. Kurczę, ale się cieszę. Dobry jeden, słuchajcie, dobry jeden. Jak jest jeden, będzie więcej. A tu on. Nasz króliś, który lubi biegać po podwórku, nie? Ale on smacznego. Widzicie, jak on sobie gryzie trawę? O, teraz może lepiej. Nie, wstydź się, nie. Jedz sobie, jedz. A tu ci koniczyna wisi. Być może czterolistna, co? Nie chcesz jej zjeść? Wolisz na szczęście trzymać? Mhm. Że taki amulet, tak? A tu jest ta szafka. W ogóle to zobaczcie, szafirki cieszą oko. A to w ogóle jakieś... Skąd się to wziął? A pewnie mój mąż wczoraj odłożył mi z tych doniczek, bo i tam było. Patrzcie się, ja mam normalnie na polu szufladę. Postawił mi na takich kołkach, bo nie miał kółek, ale to też bardzo dobry patent, żeby mi nie gniło, kiedy będzie lało, prawda? Bo to by mogło zgnić. I tu mam swoje doniczki. Ale spoko, to tylko część. A, to pełna profeska. Czekajcie, bo ja nawet nie wiem, jak się to otwiera. No, ciepiernik, patrzcie, nawet mam klamkę. O. I proszę. Tu. Tu to takie byle jakie, ale wiecie co, do rozsadzania spoko się przydadzą. Tu jeszcze właśnie te klamerki wszystkie, podstawki. Cycuś, glancuś, tylko przed użyciem wstrząsnąć. Nie, Pitku, nie wstrząsnąć. Po prostu umyć. Ale fajnie, wiecie co? I jeszcze myśmy myśleli z mężem, że ta szafka, ja zamknę, żeby mi tutaj wiatr nie rozpierdzielił. O, tu jeszcze u góry cały taki zestaw już gotowy. Żeby tą szafkę obić właśnie tą trawą bambusową, która... Bambusową, nie bambusową, ale wiecie, tymi patyczkami. I tutaj fajnie by to wyglądało tak jeszcze bardziej interesująco. Choć on tak wyczyścił to, bo to jest oczywiście ze starej sklejki jakieś, wiecie, MDF i w ogóle. Klamka od starych mebli Emilii, no ale jest wykorzystany, no kurde, metr na metr i tego gościa miałam przesadzić i znowu mi nie poszło, on się tak pięknie tu rozrósł, bo w zimie ma zaciszę tak z jednej jak i z drugiej strony i dlatego tak pięknie wygląda, tylko teraz jest mega okurzony, bo oczywiście morzak czyścił szafkę, to wszystko poleciało, ale przyjdzie wiatr, to wszystko wyczyści, patrzcie jak pięknie to wygląda. I ona teraz kupę kasy bym wzięła za taki egzemplarz, za tak duży egzemplarz. Ale ja nie chcę tego sprzedawać, to jest moje wychowane z takiej maleńkiej roślinki. Pod ostatnim filmem pytałam Was o ceny krakowiaków. Pisałyście nawet 10 zł za sztukę, za sadzonkę, więc no wow, powiem Wam. No niestety takie ceny teraz są. A ja Wam powiem, że tak wyglądają moje. Szał nie ma, ale zobaczcie, na przykład tu będzie kwiatek. Jak ja się cieszę. Ja się z wszystkiego cieszę, ale mam nadzieję, że i Wam się to udzieli. I tutaj jeszcze jedne, ale patrzcie się. Te, które miałam w chusteczce. Gdzie, widzicie to? Bez, one zaschnięte praktycznie, te korzenie. Czyli tak też się da. Są mniejsze. O, patrzcie, dla porównania, ale zobaczcie. Siła życia jest, także ja je wkładam do ziemi, ratuję, odżywiam, nawożę i cieszę się tym, że w końcu ja mogę mieć swoje sadzonki. Mam bojowe zadanie od jednej z Was, mam zmierzyć wysokość tych moich koszy, bo nie dostała ich dziewczyna tutaj w Action i mówi, Ania, zmierz mi, bo przynajmniej może na Allegro gdzieś je wygoogluję. Strasznie mi przykro, mogłabym Ci wysłać, ale wiesz, że zapłacimy więcej za wysyłkę, niż byś zapłaciła za kupno. Także mierzymy. Gdzie by nie poszedł, to jest robota. Tu jest nasz stary komplet. Jest stół i cztery krzesła i zobaczcie, po zimie znowu czeka nas czyszczenie, malowanie, bo to wszystko odpyskuje, ale tak właśnie jest z drewnem. Jedno jest lepiej. O, to jest lepsze, to jest gorsze. Ale komplet służy od lat i nie chcemy z niego rezygnować. Tu oczywiście potem będzie stało jacuzzi,
A tak w ogóle to powiedzcie mi, co mogę posadzić albo zrobić pod winogronem, żeby nie było tych chaszczy, bo to nie wygląda dobrze. I tak myślę, kombinuję, albo to wysypać czymś, tylko czymś. Nie chciałabym go zagłuszyć, nie? Choć on ma korzenie bardzo nisko. Głęboko, o tak chciałam powiedzieć. I nie wiem, czy kamieniem, trotami. No nie wiem, piszcie, jak sobie z tym radzicie, bo to mi się nie podoba strasznie. Trawnik. Kosiarką tam nie wjadę, żartuję. Nie mam kosiarki. A tutaj nogi. Do czego te nogi? Słuchajcie, kto wie, co my znowu kombinujemy. Milunia pójdzie do czekoladki? Tak. Tak, a mamunia wypije kawkę. Chodźcie z nami. Chodźcie z nami? Zapraszasz nas? Tak. O, no dobra, no to ja już tam byłam dziś, ale możemy iść na taras z kawą. Czemu nie? Oj, pomału, pomału. Jestem mama. Mama jeszcze musi tu wsadzić. Już doniczka prawie gotowa. Idziemy. Zobacz, ona siedzi u góry. Ej, ona cały czas je. Czy ty jesteś takim głodomorem? Zobacz, co oni ci przynieśli. Cześć. O, pies też chce. Dasz mu ubierkę? Znowu powiem, że z truskawek, nie? Ostatnio powiedziałam, że z truskawek zamiast marchewek. Ja nie wiem. Nie wiem, o czym ja myślałam. Ale słuchajcie, truskawki w tym roku będą wcześniej. Przynajmniej te z namiotu, ale te drugie też będą. Tak słyszałam w radijku. Cześć, cześć, o Jezu, o jaki Jezu. No chodź, chodź. O Jezu, o Jezu. Już ci pomogę, Mila. Ale się zmordowałam tym sprzątaniem, słuchajcie. Ale przyszło moje zamówienie z temu. I pokażę wam, co zamówiłam. Kapcie. Gnące, nie łamiące. Widzieliście to? Ej, jakie lekkie. I są tam w różnych kolorach. Róże, zielenie, czarne, beżowe. Chciałam czarne. Ale naprawdę, turbo. Wow. Chyba zamówię mojemu Filipowi takie. Ciekawe. Interesujące. Zobaczcie. To jest plastik. To wygląda tylko jakby były nadmuchane, ale to jest plastik. Ale lekkie, bardzo lekkie. Ciekawe jak na nodze. O, piórko. Jak coś. Matko, jakie to fajne. Kurde, zamówię dla całej familii. Na basen? Za takie pieniądze? Takie bieganie tu po domu. Widziałam sukienkę, jestem ciekawa. Nigdy nic nie zamawiałam z żadnych ubrań. Materiał słaby. Cicho, nie prześwituje, nie maruć. No nie wiem, nie wiem. Mierzyć nie zamierzam teraz, bo jestem upocona i w ogóle nie mam siły, ochoty. Trochę takie... ciotkowe? Wiecie, tam ładnie wyglądało. Ale przynajmniej nie prześwituje. A gdzie pasek, halo? O, jest. Jest pasek, jest folbanka. Ale średnio mi się to podoba. Nie wiedziałam, że to aż takie... Czasem? Nie wiem, zobaczymy. Tak to wygląda. I słuchajcie, ostatnia rzecz. I to jest zegarek. Ale to nie jest taki zwykły zegarek. Zobaczcie, przyszło w pudełku. We woreczku. Ja miałam swego czasu tą wstążkę czerwoną, wiecie. Na złe uroki, takie tam. O, jak fajnie. Ale się to ekspresowo będzie zapinać. No i bardzo dobrze. Ściągamy. No i mamy do góry nogami. Brawo ja. Ale powiem wam, że fajnie to wygląda. Za takie pieniądze. Ona. Myślałam, że ma folijkę nawet, ale nie, nie ma. Ale zabezpieczenie ma. Zobaczymy, czy działa. Czy ty masz baterię? Czy cię nakręcić, czy coś? Kto to wie? Ej, idzie! Muszę to nastawić. No, ale teraz nie będę musiała nosić wstążki, będę mieć zegarek. Bo ja mam smartwatcha, ale powiem wam, że ja nie lubię go nosić, bo mi się wtedy w samochodzie nie łączy samochód z telefonem, a wolę jednak w samochodzie rozłączać za każdym razem kombinuj. Nie. I w ogóle nie zależy mi na tym liczeniu kalorii, ani na
liczeniu kroków, także mało kiedy noszę smartwatcha, a tu fajnie wygląda. Może nie wiem, czy nie będę miała za dużo na tej ręce. Ale fajnie, że to tak szybko, cyk, cyk i gotowe. A może nie na złoto, teraz się wszystko nosi. Ale nie jest takie, wiecie, czasem jest to złoto takie brzydkie, a tu nawet nieźle wygląda. A sukienka taki nie wypał, ale buty lekuśkie, mówię wam, ekstra. Piszcie, co myślicie. Te buty są mega, tylko musicie trafić z rozmiarem, co by wam czasem pięta gdzieś na to nie nachodziła, tylko zmieściła się tu, także musicie sobie wymierzyć. Bo tak samo jakbyście tu miały, wiecie, palca wchodził trochę, to nie będzie już wygodne. Ale u mnie akurat jest super trafione z rozmiarem. Tu jest świetnie, ekstra, nic mnie nie obgryzie na pewno, bo jest to bardzo, bardzo elastyczne. Także wow. I miękkie, i lekutkie. Ja już po prostu pochodziłam po ogródku, jak widać. Ale to takie pieniądze. Nie spodziewałam się, że to faktycznie będzie takie elastyczne. I lekkie. I tanie. Kupiłam moją piękną pergolę. Wiecie co, ja już mam taką jedną. W ogródku, tylko tam jest jakiś tam... Co tam w ogóle jest? Musiałabym pomyśleć, co tam rośnie w ogóle. Nie pamiętam. Ale marzy mi się jeszcze, wiecie co? Wisteria mi się marzy. Tylko wisteria musi mieć dużo miejsca, żeby mogła się piąć. I właśnie mi oświeciło, bo fajnie by wyglądała u nas na tej czerwonej cegle spinająca się po domu. I gdyby mąż zrobił taką ja to jestem fenomenalna w tych pomysłach, to jest 1000 pomysłów na sekundę, już nie na minutę, słuchajcie. Taką skrzynię przy tej dużej ścianie, gdzie jest komin. Ja tu mam ład. Jak kiepski. A tutaj jest pergola na moją różę, bo ja ją wsadziłam, mąż chciał mi zrobić drewnianą, ale ja nie chcę drewnianej, bo wiecie, jak tutaj jest u nas, to co drewniane szybko gnije, robi się próchno, łamie się i złamie mi się też róża, a to będzie na lata. Mam taką nadzieję, ale już mam takie pergole metalowe, nie za miliony, bo tutaj za nią dam chyba 34 zł na Allegro, także jak coś... To będziemy mieć różę, mogę ją wkopać, ach no czekajcie, złożyć najpierw, potem wkopać i będzie się mogła piąć moja różyczka. Ale wiecie co, ja nie będę składać tej pergoli, ja zostawię tą pergolę dla Briana. On składał ostatnią, przedostatnią, a niech ma chłopak za zajęcie, jak wróci. A on wraca dziś i z tego co słyszałam, że wraca do poniedziałku będzie, więc zostawię to jemu, całkiem mu dobrze szło. Ego rośnie, wkopie mi, pomoże mi. Trochę się odciążamy, nie? Tak. Naucz się prosić o pomoc. Teraz kolejny punkt na liście to przejrzenie zawartości torebki, bo słuchajcie, chyba 15 kg już noszę. Chyba 30, no. W każdym bądź razie muszę zobaczyć, co tu jest potrzebne, co nie, żeby zmniejszyć zawartość, bo nie udrę. Nie udrę, dziewczyny. Moi kochani, w podkoszulku, w pierzynach, ale nie myślcie o tym, że ja tu sobie leżę. Właśnie przyniosłam sobie stos prania, na które patrzę i muszę się za nie zabrać. Także składam teraz pranie, a potem siadam i robię dla was ten film. Dla nas, no i dla mnie też w zasadzie. Robię ten film i z wami widzę się już po weekendzie. Mam nadzieję, że macie jakieś plany na weekend, albo przynajmniej jakieś tam pomysły wam świtają w głowie. I ja życzę wam, co by się ziściły te plany, żebyście znaleźli 5 minut dla siebie. A może spędzicie je po prostu razem ze mną, oglądając, nadrabiając zaległości w filmach, których jeszcze nie widzieliście. Ja was serdecznie do nich zapraszam. A co? Z wami widzę się już w poniedziałek. Tak, jeśli pytacie o moje plany na weekend, są. I oby się ziściły, bo brzmią całkiem fajnie. Do zobaczenia już w poniedziałek.